Dzień dobry. Dzień z życia ogrodnika amatora. Dzisiaj z uśmiechem na ustach chciałem Wam pokazać mój tunel z poliwęglanu, inaczej nazwany szklarnią z poliwęglanu. Dzisiaj przed chwilą została postawiona. Znowu mówię o szklarni, o tym tunelu. Przed chwileczką został postawiony. Jeszcze tutaj panowie z ekipy są. Ja poprosiłem, żeby mi go postawili, zamontowali, bo ja jestem do tego sam. A tutaj wymaga złożenie takiego tunelu no dwie osoby minimum, najlepiej trzy. To zobaczycie wszystko w filmiku. Jak chcecie zobaczyć, jak taki tunel z poliwęglanu postawić samemu, można to zrobić, nie trzeba dużo czasu. Jeśli jest Was w 2-3 osoby, to 3-4 godziny maksymalnie i jesteście w stanie to zrobić. Jesteście w stanie postawić samemu ten tunel z poliwęglanu. Jeśli nie możecie tego zrobić samemu, albo nie chcecie, albo nie macie siły, albo się po prostu obawiacie, że coś źle poskręcacie i nie będzie to takie tak dobrze poskręcane i postawione, to możecie takie złożenie, taki montaż zlecić. Ja dzisiaj chcę Wam pokazać, jaki ja mam tunel z poliwęglanu. Szklarnie Evex, szklarnieevex.pl. Jest to polska firma. Zapraszam Was do mojego tunelu. Dopiero jest... Uch, jak gorąco. Dopiero jest postawiony. W tym filmiku pokażę Wam krok po kroku, jak został on stawiany, jak został skręcany, jak to ci panowie z firmy skręcali. Na co należy zwrócić uwagę? Będzie też podsumowanie z panem Bartkiem, szefem ekipy monterskiej, jak należy to zrobić prawidłowo albo na co zwrócić uwagę. Bo wszystkie inne wiadomości, informacje będziecie mieli w filmiku na bieżąco. Ja będę Wam opowiadał. Wykonałem sobie wcześniej fundament, bo można sobie zrobić taki fundament z bloczków betonowych albo może być na takich belkach drewnianych, które stoją również na bloczkach betonowych, żeby nie bezpośrednio na ziemi. I to wszystko możecie zamówić w tej firmie. Szukałem różnych tuneli, oglądałem różne tunele, szklarnie z poliwęglanu, ale ten przypadł mi do gustu. Przypadł mi do gustu z tego powodu, że jakość wykonania jest naprawdę stabilny, mocno stabilny. Ja tutaj nie będę się teraz wieszał. Jest to tunel z poliwęglanu. Są różne rodzaje. Są szklarnie wyższe, niższe, szersze, dłuższe. Ten ma 3 metry szerokości na 6 długości. Można mieć 3 na 4, 3 na 6, 3 na 8. Ja ze względu na tą moją ilość miejsca mam 6-metrowy. Zobaczcie, są drzwi na przestrzał. W związku z tym można bez problemu sobie tutaj otworzyć tutaj te drzwi i mieć przewiew. Kiedy jest za gorąco, jest to dość ważne, bo w tunelach foliowych mamy tylko drzwi z jednej strony, w tych małych tunelach foliowych i tam nam się parzy. Jest jeszcze taka opcja, że możecie sobie domówić takie otwierane okienka boczne. Ja ich jeszcze nie mam, zobaczę jak w tym roku i może jesienią będę zamawiał. Na stan dzisiejszy jestem bardzo zadowolony z tego tunelu z poliwęglanu, z ekipy monterskiej, która mi to montowała. Mogłem to robić samemu, ale tak jak powiedziałem, nie mam nikogo do pomocy, żeby mi tutaj mógł pomóc, przytrzymać. Chociaż może i któraś z córek by mi pomogła, no ale uczą się, studiują. Też darmowe dostawy i zwroty. A jak szukasz super ceny, to też mają Allegro. Teraz oczyszczamy, bo te lici musimy prysnąć trochę tym ocynkiem w sprayu. Wie pan, bo w tych miejscach, gdzie jest schowane, to wiadomo, że ten ocyk trochę wypali, nie? Tak, a później z tamtą zrobimy z przekątą, nie?
dołu zestawu, nie? Dobra. Masz? No. Zakład. No. Zakład. Panie Bartku, widzę, że tunel, inaczej nazwany szklarnią z poliwęglanu, jest postawiony. Postawiliście to panowie w 3 osoby, dość sprawnie, dość szybko. Proszę. Tak. Panie Bartku, taki montaż można zamówić również w firmie i panowie przyjeżdżacie, montujecie tak. u klienta w domu. Ale gdyby ktoś się zdecydował na to, żeby samemu to postawić, to na co zwrócić uwagę? Może od początku tego, bo filmik pokazywał, na filmiku zobaczycie, jak to zostało robione, ale na co zwrócić uwagę? No, przede wszystkim, jeżeli będziecie państwo mieli swój własny fundament betonowy, przede wszystkim zachować się odległości, czyli po zewnętrznych stronach przy tego typu szklarni zachować odległości 3 metry po zewnętrznych i długości 6 metrów. A następnie zachować przekątną, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli my tego nie zachowamy, to cała szklarnia nam ucieknie i na zakładach poliwęglanu po prostu no nie wyjdziemy z tym. Będą krzywe zakłady. A tak jak proszę zauważyć, u nas tak jak były zachowane przekątne, zakłady są wszędzie takie same, identyczne. Tak, czyli widzimy, pan Bartek powiedział, na co zwrócić uwagę, czyli początek jest najważniejszy, dom stoi na fundamencie, również taka szklarnia z poliwęglanu potrzebuje tych podstaw, tych korzeni. Jeśli na początku będzie źle, to potem będzie coraz gorzej, więc... A możemy pokazać tutaj u pana, no nie było to w linii prostej zrobione. Zobaczcie. I musieliśmy to wszystko tutaj podkuwać. Tak, okazało się, że fundament został zrobiony nie tak dokładnie jak powinien. Miał 3 metry, 1,5 centymetra i te 1,5 centymetra trzeba z każdej strony tam mniej więcej po ileś milimetrów skuć, żeby się tutaj ten poliwęglan nie zaginał. Teraz to wygląda ładnie, zgrabnie, ale należało poprawić tego, który robił fundament, czyli mnie. Dobrze, czyli jeśli zrobiliśmy już fundament, to zestawy dolne montujemy w odpowiednich wymiarach, znaczy w odpowiednich odległościach. Tak, to musi być zachowane przede wszystkim 3 metry po zewnętrznych. Po zewnętrznych. Tak, następnie zakładaliśmy wręgi. Wręgi to są te takie łuki. To są te łuki. Okay. To są te łuki. Czyli to, też... to żeśmy zakładali. To w tych zestawach dolnych są takie wypustki. Takie wypustki. Wkładamy to na te wypustki. Okej. Okay. To też na filmiku zobaczycie wszystko, jak to się wkładało po malutku. Czyli te wręgi. Następnie zakładamy tak zwaną górę szklarni. To jest to. Profil. Tak. Tak. Okej. Okay. To nam też usztywnia tą szklarnię. Usztywnia nam szklarnię i daje nam wymiar szklarni. I odległości też są, takie same. Jak na dole, takie same są i u góry. Super. Co dalej robiliśmy?
skręcamy to na sztywno, a następnie zakładamy szczyty. Szczyty to są te boczne elementy. Ja to tak nazywałem chyba, że takie czoło, ale chodzi o to, że ten element z drzwiami już gotowy. Gotowy przychodzi, aczkolwiek no trzeba po prostu go uzbroić, bo my nie mamy możliwości go przewieźć uzbrojonego z tego względu, że elementy wystają, a jak my wieziemy to na samochodzie, to musi być po prostu płaskie, bo wchodzi jedno tak na drugie i to sobie po prostu trzeba samemu uzbroić. Czyli te wszystkie tylko klameczki, te zameczki się tylko przykręca w odpowiednie miejsca, więc nie ma też żadnej filozofii. A następnie zakładaliśmy po kolei kolejno poliwęglan. Poliwęglan docięty oczywiście na wymiar, tak? Tak. Tutaj możecie zauważyć, że ten poliwęglan nie styka się na styk jeden element z drugim, tylko zachodzi na taką cegiełkę, może nie na cegiełkę, tylko na taką dachówkę. Tak, dachówkę. Pan Bartek mi tu dobrze podpowiedział, na dachówkę. I należy to tak zrobić, że kiedy wam deszcz pada, czy wiatr zawieja z tej strony, żeby tutaj było tak łagodnie, żeby nie było pod próg. Jeśli u mnie wiatry i deszcze są z tamtego kierunku, czyli z tamtego wschodu, północ-wschód, no to dlatego jest tak zrobiony, nie w drugą stronę. Panie Bartku, myślę, że to, co zauważyłem, fajnie się to obserwowało i wydawało się, że to wszystko takie proste, ale robicie to już od wielu lat, czy no, tak. Od wielu lat, więc tak to sprawnie poszło, ale nie martwcie się, jeśli nie możecie albo nie chcecie mieć ekipy, a chcecie sami to zrobić dla swojej satysfakcji, to widzieliście, że można to zrobić. Ja myślę, że to tyle, panie Bartku. Dziękuję. Widzowie kanału na pewno docenią ten filmik i docenią ten instruktaż taki ogólny, ale na pewno też jakaś instrukcja jest do tego, do montażu załączona, do tych elementów i możecie to sobie zrobić sami. Myślę, że to wszystko w tym filmiku o tunelu z poliwęglanu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Thank you.